Witam na kanale Fizmat. Ja nazywam się Wiesław Zajczek. W poprzednich nagraniach powiedzieliśmy już sobie, jak przy pomocy macierzy opisać obrót jednego układu względem drugiego, w praktyce jednak w życiu codziennym nie chcielibyśmy, żeby nasz początek układów współrzędnych był uwięziony w jednym punkcie. Gdybyśmy tylko siedzieli na krześle i mogli się wyłącznie obracać to życie byłoby nudne. Dzisiaj pokażemy sobie, jak dołożyć do naszych ruchów także przesunięcia i jak to opisać macierzowo. Wiedza ta przydaje się na przykład w robotyce. Nie chodzi tu o jakieś roboty z Gwiezdnych Wojen, które by do nas strzelały, tylko o roboty przemysłowe albo medyczne, które mają za zadanie czymś manipulować. Taki robot zazwyczaj składa się z co najmniej kilku przegubów, które mogą się obracać, przesuwać. I w efekcie chcemy umieć sterować końcówką takiego robota, i to nie tylko położeniem tej końcówki, ale też orientacją czyli tym, pod jakimi kątami znajduje się ta końcówka do pewnego układu odniesienia laboratoryjnego. W praktyce z tą końcówką wiążemy układ współrzędnych, który jest do niej, mówiąc potocznie, przyklejony. I chcemy umieć na podstawie nastaw kątów i położeń na przegubach umieć przewidzieć położenie takiej końcówki. I do tego bardzo przydaje się matematyczne przekształcenie jednorodne, o którym sobie teraz powiemy. Przejdźmy do konkretów. Mamy tutaj przykładowe dwa układy współrzędnych w trzech wymiarach. Każdy z tych układów ma inny początek i też jak łatwo zauważyć, Ułożenie osi tych układów w przestrzeni jest różne. Pokażę Ci teraz, jak stworzyć macierz przekształcenia jednorodnego, dzięki której przejście pomiędzy tymi układami, a także gdy będzie tych układów jeszcze więcej, to przejście sprowadzi się do bardzo prostych operacji mnożenia macierzowego. Jak ten niebieski układ powstał z białego, możemy sobie w miejscu układu białego zrobić jego niebieską kopię. Osie. Te niebieskie pokrywają się nam tutaj z osiami białymi. Następnie dokonujemy tutaj przykładowego obrotu wokół osi X o kąt 90 stopni. Wtedy orientacja tych osi w niebieskich układach się zgadza. Wystarczy teraz jeszcze tylko przesunąć ten niebieski układ o wektor, który łączy początki tych układów. I w ten sposób widzimy, że transformacja pomiędzy układami jest tutaj złożeniem obrotu i przesunięcia o pewien wektor. I przy założeniu, że początki tych układów się pokrywały, to nie ma znaczenia kolejność tych operacji, dlatego będzie się dało je opisać jedną macierzą. Sam obrót we wcześniejszych nagraniach opisywaliśmy macierzą obrotu, natomiast translacji opisanej tym zielonym wektorem. Nie da się już w trzech wymiarach zapisać jako mnożenia macierzowego, ale matematycy, a zwłaszcza informatycy, bardzo chcieli mieć tutaj, mimo wszystko, macierz takiego przekształcenia i ceną za to, żeby to się udało, było stworzenie macierz, która będzie czterowymiarowa, macierz 4x4. Zobaczmy, jak ona teraz powstaje. Po pierwsze, rzutując koniec tego wektora zielonego na Osie układu białego, dostajemy współrzędne tego wektora, i te współrzędne układamy sobie w czwartej kolumnie macierzy przekształcenia. Macierz jest 4 na 4 więc brakuje nam tu jeszcze jednej liczby w tej kolumnie. I to, co na początku ci się może wydawać trochę dziwne, to tą czwartą liczbę uzupełniamy tutaj zawsze jedynką. Ta jedynka jest potrzebna wyłącznie, żeby nasze przekształcenie było później zgodne z mnożeniem macierzowym. Pozostała część tej macierzy będzie opisywać samą orientację tych osi, jak osie niebieskie ułożone są względem białych. Sprowadźmy sobie te układy do wspólnego początku. Ja je tak delikatnie rozsunę, żeby łatwiej było widzieć relacje między nimi. I w kolejnym kroku tworzymy tutaj macierz obrotu. Z układu białego do układu niebieskiego, czyli macierz, która ma kosinusy kątów pomiędzy osiami białymi a osiami niebieskimi. Dla ułatwienia możemy sobie w pionie zaznaczyć tu oznaczenia białych osi, natomiast w poziomie na górze osi układu niebieskiego, i w pierwszej kolumnie patrzymy, jak jest ustawiona oś X1. A ta oś jest w pełni zgodna z osią x0, tworzy z nią kąt 0 stopni, więc kosinus tego kąta jest równy 1, więc na przecięciu tutaj x1 i x0 dajemy 1, no a w pozostałych miejscach 0, gdyż przykładowo kąt pomiędzy x1 i y0 jest 90 stopni, podobnie x1 i z0. Następnie przyglądamy się osi y1. Ta oś pokrywa się z osią Z0, więc na ich przecięciu dajemy 1, a w pozostałych miejscach 0. I ostatnia oś Z1. Widzimy, że ona jest przeciwnie do osi Y0, więc na przecięciu Z1 i Y0 dajemy kosinus kąta 180 stopni, czyli minus 1 w pozostałych miejscach 0. Tym żółtym prostokątem zakreśliłem macierz obrotu pomiędzy tymi układami, i żeby teraz konsystentnie ten obrót połączyć z przesunięciem i z mnożeniem macierzowym, to ostatni wiersz wypełniamy zerami, i w ten sposób powstała tutaj przykładowa macierz przekształcenia, które nazywane jest jednorodne. Ono jest dokonywane w przestrzeni, którą matematycy nazywają afiniczną. A jeżeli do tej przestrzeni dołożymy tradycyjny sposób mierzenia kątów, to wtedy nazywana jest ona przestrzenią Euklidesową. I każde przekształcenie pomiędzy dwoma układami o prostopadłych osiach składa się z pewnego przesunięcia i obrotu. I zobaczymy teraz, jak ta macierz pomaga nam sprawnie przeliczać współrzędne punktów przy takich przekształceniach. Zróbmy tu sobie trochę miejsca. Wybierzmy sobie pewien czerwony punkt, którego współrzędne będziemy śledzić. Najpierw zaczynamy od współrzędnych tego punktu w układzie niebieskim. Rzutujemy ten punkt na kolejne osie i wstawiamy sobie te liczby do niebieskiej kolumny. Ostatnie miejsce na dole wypełniając jedynką. I jeżeli teraz zrobimy zwykłe mnożenie macierzowe, którym nie będę Cię już zanudzał, dostaniemy pewną kolumnę liczb. I ta kolumna liczb to są współrzędne tego czerwonego punktu w układzie białym. Zaznaczmy je sobie na rysunku. To, co jest ważne w zadaniach, to kolejność tutaj tych współrzędnych. Po prawej stronie macierzy przekształcenia jednorodnego wstawiamy zawsze współrzędne punktu w tym układzie, na który wskazuje nam ta zielona strzałka. W naszym przypadku wskazywała nam na układ niebieski. Żeby przechodzić w drugą stronę, trzeba użyć macierzy odwrotnej. To już będziemy ćwiczyć w naszym kursie algebry. I ktoś może spytać, po co tworzyć tu taką macierz, czy nie można by było tutaj ręcznie przeliczać tych współrzędnych? No gdy są dwa układy, to oczywiście nie byłoby z tym problemów. Natomiast w zastosowaniach inżynieryjnych jeżeli mamy robota, który ma 7 przegubów, z każdym przegubem wiążemy pewien układ współrzędnych, to przeliczanie współrzędnych z układu 7 do pierwszego ręcznie no byłoby, łagodnie mówiąc, zadaniem kalkołomnym. Zobaczmy, co się dzieje, jak dołożymy tutaj trzeci układ, czerwony. Ten układ też ma inny początek i inną orientację osi do poprzednich. Zaznaczamy sobie tutaj wektor położenia układu czerwonego względem niebieskiego. Warto wprowadzić tu już jakieś oznaczenia tych wektorów. Mamy wektor D01. Te liczby numerują nam z którego układu do którego przechodzimy danym przesunięciem. I warto też ponumerować sobie początki tych układów, żeby się w tym nie pogubić. Naszą pierwotną macierz oznaczymy sobie jako T01. Była to macierz przejścia z układu białego do niebieskiego o numerze 1. Robimy sobie troszkę miejsca. Przekształcenie między układem niebieskim i czerwonym oczywiście też jest jednorodne. Stwórzmy jego macierz. W tym celu już tak skrótowo zaznaczamy sobie współrzędne początku układu czerwonego względem niebieskiego. Układamy je w ostatniej kolumnie i wypełniamy jedynką. I trzeba jeszcze wstawić macierz obrotu układu czerwonego względem niebieskiego, delikatnie je rozsuńmy. Nasza oś x2 była przeciwnie do osi z1, mamy więc minus 1 w miejscu z i 0. Oś y2 pokrywa się z osią y1, więc 1 jest na przecięciu tych osi, natomiast oś z2 pokrywa się z osią x1. W ten sposób możemy szybko napisać macierz obrotu, wypełnić pozostałe miejsca zerami. Macierz te oznaczymy T1,2. Wracamy sobie do pierwotnych ustawień tych układów i pytamy się, co dostaniemy, jeżeli te macierze przez siebie przemnożymy. Mamy tutaj wynik. Jak się okazuje, otrzymana macierz też ma taką samą strukturę jak poprzednio. Te zera w ostatnim wierszu i jedynka nam się nie zepsuły. I trzy zielone liczby w ostatniej kolumnie opisują nam orientację wtedy układu drugiego względem zerowego. Zaznaczmy tutaj ten wektor. Natomiast macierz w lewym górnym rogu to jest macierz obrotu. Poświęć chwilę, żeby sprawdzić, że prawidłowo opisuje ona orientację osi czerwonych względem białych. To, co może być ważne dla Ciebie. Pod kątem zadań i zastosowań, to nie tylko znajomość tej macierzy, ale też pamiętanie kolejności mnożenia. Przy przejściu od układu białego poprzez niebieski do czerwonego, macierze te domnażaliśmy tutaj z prawej strony. Jeżeli by pojawiłby się jakiś czwarty układ opisany wektorem wyprowadzonym z układu czerwonego, to tutaj z prawej strony tą macierz trzeba by wstawić. A najprościej zapamiętać to regułą kasowania się wskaźników. Mamy tutaj t01 i t12, i wynikowa macierz jest takiego przekształcenia, że te wskaźniki, które się powtarzają, kasują się ze sobą, w tym przypadku kasują się wskaźniki niebieskie i dostaliśmy macierz opisującą układ czerwony względem białego. W nagraniu tym wybrałem takie dość proste obroty o kąt 90 stopni, żeby łatwiej było to zilustrować, ale nie ma żadnej przeszkody, żeby w tej części obrotowej wstawiać tutaj macie, w reprezentacji kątów Eulera przekształcenia są bardzo ogólne, ale dotyczą w sumie prostej, płaskiej przestrzeni afinicznej, w której operujemy, jeżeli tworzymy jakąś grafikę komputerową. Jeżeli chcemy potem zobaczyć pod różnymi kątami, jak wygląda ta sytuacja, a przede wszystkim w inżynierii, gdzie będziemy dzięki temu umieć operować położeniem i orientacją końcówki robota. Jeżeli masz do tego nagrania jakieś pytania, to śmiało zostaw je w komentarzach. I na koniec mam prośbę, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Pomoże mi to dotrzeć z tym nagraniem do nowych osób, a ja teraz zabieram się za kolejne animacje, a zatem do zobaczenia.